rzeczy. Czyli YouTube i Facebook na nas patrzy. Dokładnie. Oni ciebie znają, nie mogą nie kojarzyć, bo ja jestem nie z pisarskiego świata. No nie, ale nieprawda. Książkę 9 historii z podróży Go Forward wydaliśmy własnym nakładem i poszło. Kilka pytań do ludzi, którzy rzeczywiście trochę świata widzieli, ale ty tak. Nie pytasz, ty bardziej opowiadasz historię. I to takie historie całkiem fikcyjne, chociaż zawsze z nutą czegoś, co jest prawdziwe, no bo emocje są prawdziwe. Z nutą ewolucji. Z nutą ewolucji też. Doświadczenie własne zawsze wchodzi, chociaż głównie przy debiucie podobno. Podobno debiut zawsze jest życiorysem pisarza równocześnie. A to już moja piąta książka, więc to już nie jest mój życiorys. Piąta książka w kraju, w którym ludzie nie czytają książek. Brawo! Dzięki. Tak, i podobno mój debiut, bo teraz nowe wydawnictwo, nowa ja, także jestem bardzo podekscytowana, naprawdę, tak jak przy debiucie. Tylko debiut dotyczył czegoś, co w twoim życiu się zadziało realnie. Powiem czule to. Duża ty, zdecydowanie mniejsza ty, opisujesz tą historię i pokazujesz dziewczynom, że to można zrobić. Nie bez bólu, ale można. A teraz? A teraz mamy powieść Macochy i to jest historia kobiet, które użerają się z takim społecznym problemem, bo statystyki pokazują, że co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada. Większość z tych małżeństw ma dzieci, więc kawalerowie z odzysku to są panowie, którzy po prostu mają bagaż. I okazuje się, że kobiety... A one nie? Kawalerki one z też, odzysku, ale ja akurat nie? piszę o kobietach i dla kobiet teoretycznie, więc... Zauważyłam w sieci, że jest taki problem, że kobiety boją się otwarcie przyznać, że nie lubią dzieci swoich partnerów i że mają z tymi dziećmi poważny problem. Ale z uwagi na dzieci, czy one mają ze sobą problem? No, to jest pytanie, które ja stawiam w książce. Natomiast spotykają się z tymi dziećmi co dwa tygodnie, bo ja nie mówię tutaj o macochach, które wychowują cudze dzieci. No i nagle te dzieci im burzą ten poukładany świat. A co, bo zabierają im partnera? Jego uwagę. To, co zauważyłam i z kobietami, które rozmawiałam, to one bardzo niepochlebnie wyrażają się o tych dzieciach. To są dzieci rozpieszczone, agresywne, kłamliwe, które mają mnóstwo roszczeń, które są bezczelne, niewychowane. Ale one tak mówią dlatego, że to są dzieci wychowywane przez swoje konkurentki, czy...? Myślę, że o to właśnie chodzi, żeby postawić żonę byłą, czy też partnerkę, bo to nie zawsze musi być żona w jak najgorszym świetle. I przekonać samą siebie, że ja jestem lepsza. Natomiast te dzieci też odbierają, nie wiem, przyjeżdżają na weekend i już nie ma tego weekendu. Trzeba się dzielić miłością, uwagą, trzeba się pogodzić z tym, że no najprawdopodobniej ja nie jestem numerem jeden, tylko już numerem dwa albo trzy. Przynajmniej przez weekend, ale najważniejsze jest to, że one wiedziały wchodząc w nowy związek, że te dzieci są, prawda? Teoretycznie. Ale kiedy przychodzi już do tego pierwszego spotkania, kiedy wchodzą emocje, nagle okazuje się, że ta cała teoretyczna wiedza ulatuje. Poza tym okazuje się, że to my, nam się wydaje tak na sucho, że jesteśmy emocjonalnie bardzo przygotowani na różne rzeczy w życiu, ale kiedy przychodzi czas konfrontacji, to okazuje się, że zupełnie nie, że wchodzą tak proste emocje jak zazdrość, nienawiść. I to jest coś, o czym ja chciałam powiedzieć, że czy mamy prawo nienawidzić dzieci? Czy mamy prawo nienawidzić nie swoich dzieci? Czy dzieci mają na tyle już wykształconą osobowość, że mogą być paskudne, czy to jest tylko odbicie świata dorosłych w tych dzieciach? No. Weszłaś sobie do sieci po zrobić research i spotkałaś takie kobiety, które o tym mówią? Tak. A ty mówisz, to opowiem waszą historię dalej światu. One mają problem z tym, żeby to opowiedzieć, czy nie? Tak. Otworzyć się, być szczerą i powiedzieć tak, nienawidzę, tak, bardzo. Nie lubię, tak, nie wiem, uderzyłam, tak, pogoniłam. Tak, i przede wszystkim bardzo zależy im na anonimowości, na tym, żeby być pod nikiem, żeby nie mówić tego pod swoim własnym nazwiskiem, dlatego takich... takich wyznań nie znajdziemy na Facebooku, gdzie jest imię, nazwisko kobiety, ona tego nie napisze oficjalnie. To będą jakieś fora internetowe, ewentualnie na spotkania, tak? Face to face z koleżanką albo no, z kimś, kto zagwarantuje im tę anonimowość. Natomiast ciężko jest ściągnąć do telewizji śniadaniowej kobietę, która powie oficjalnie, słuchajcie, nienawidzę dzieci mojego partnera, to jest wstrętny bachor. A słowo bachor jest bardzo mocne, ale bardzo często się pojawia. W rozmowach twoich z nimi. Tak, ale też na tych takich forach, miejscach w sieci, które są trochę ukryte, których trzeba po prostu poszukać. I autorka Macochy weszła i poszukała. Autorka poszukała, bo jestem researcherką, no jak każda pisarka, bez względu na to, jaki uprawiam gatunek. Jak się zabrałaś za tą historię? To znaczy rozmowę z nimi, research to było coś najważniejszego, najtrudniejszego, najbardziej istotnego? Research był bardzo ważny, bo nie chciałam, żeby to była historia bez emocji, które znajdziemy w życiu, natomiast
pisało się to trudno, bo te emocje, one zawsze, autorzy, myślę, prozy obyczajowej czy psychologicznej, są wybebeszani przez to, co piszą. Te emocje im się udzielają, więc były takie momenty, że trzeba było odchodzić od biurka. Były takie momenty, kiedy mimo tego, że to nie jest autobiografia, człowiek widzi samego siebie, bo to nie chodzi o to, czy jesteś macochą, czy nie. Tu chodzi o mnóstwo innych relacji rodzinnych. No bo wiadomo, jeżeli masz problem z cudzymi dziećmi, jeżeli jesteś po rozwodzie, to znaczy, że coś się w twoim życiu wydarzyło i masz z tym jakiś problem, jakieś emocje ukrywasz, więc to dotyka, myślę, każdego bez względu na to, czy... One przyszły do ciebie jak na spowiedź trochę? Trochę tak, czują taką ulgę. Taką ulgę, że mogą w końcu powiedzieć, że mogą porozmawiać, a kiedy zaczynają rozmawiać, kiedy zaczynają to opisywać na głos, nagle okazuje się, że to niekoniecznie dzieci są problemem, że trochę ten partner jest gloryfikowany, że jakby zwalanie winy na eks, a bardzo niemiłe słowa padają pod adresem kobiet, których one też nie znają, tak? A gdzie tu w tym wszystkim jest on? Gdzie jest ojciec? Dlaczego nagle mówimy o jakimś układzie była żona, obecna partnerka, która się użera z cudzymi dziećmi? Jeszcze brakuje samego ojca, tak? Który odgrywa w tym, no poniekąd w trójkącie, bardzo ważną rolę. To ma być książka, którą postawisz im przed nimi i powiesz, zobaczcie się w niej? Czy dla kogo? To jest książka dla wszystkich kobiet, które mierzą się albo z podobnym problemem, które mają podobny układ i które, kiedy myślą sobie, że mam dzisiaj słabszy dzień i naprawdę nie mam siły wychowywać dziecka mojego partnera, czy upominać go, czy zdobywać się na tą odwagę, żeby mu zwrócić uwagę, no bo jeżeli mieszkasz z dzieckiem, to co innego, ale jeżeli widzisz, że co dwa tygodnie, to jest trudno, żeby mogły zobaczyć, że hej, nie jesteście same, to po pierwsze, a po drugie, żeby mogły zacząć myśleć o tym, skąd ten problem płynie. Czy na pewno dzieci są problemem? Czy może coś nie gra w mojej relacji? Czy może ja sama mam jakieś problemy z przeszłości, z mojej własnej rodziny, które sprawiają, że teraz nie potrafię odnaleźć się w tej sytuacji? Natomiast, no nie ukrywajmy, to jest też proza obyczajowa, to jest proza, która jest rozrywką w dużej mierze. Proza życia. Proza życia, więc ona jest dedykowana po prostu wszystkim, mówię głównie kobietom, bo wiem doskonale, no nie oszukujmy się, że i okładka i całe to nastawienie społeczne jest dedykowane paniom. To nie ma jakby co się oszukiwać. Ale wśród czytelniczek polskich książek jest więcej kobiet niż mężczyzn? Jest zdecydowanie więcej kobiet i jest ogromne zapotrzebowanie na literaturę obyczajową. Zresztą mówi się, że my pisarki literatury obyczajowej mamy trochę ciężej, bo musimy pisać więcej, bo czytelniczki łakną tych emocji. One chcą zobaczyć właśnie siebie. Często szukają lukrowanego życia w książkach z dobrym zakończeniem, z happy endem. A to u ciebie jest? Nie powiem. Pójdź, kup, nie mogę powiedzieć. Ale myślę, że tym razem naprawdę nie walę aż tak mocno, bo ja lubię przywalić i jakby pokazać ból życia, ale tutaj myślę, że jest wszystkiego po trochu. Jest po prostu życie, a w życie jest też i słodkie, i gorzkie, i myślę, że przede wszystkim niosę nadzieję. To jest też ważne. Komu? Dzieciom? Bo tak naprawdę opowiadasz tylko o tym, że one są opisywane, opowiadane w najgorszy sposób. Dzieci też mają swój głos w tej książce. Mhm. Są przez chwilę narratorami, mogą się podzielić z nami swoim światem. Ale pytałaś je, czy one są fikcją trochę? Ta ich narracja jest fikcją. Tutaj bardziej opierałam się już na wiedzy psychologów. Bo z nimi też rozmawiałam. Chciałam się dowiedzieć, czy to, co ja czuję i to, co ja widzę, jest prawdą. Natomiast myślę, że mimo wszystko stałam się jakąś orędowniczką tych dzieci, no bo one nie mają głosu. One potrafią się porozumiewać właśnie za pomocą tej takiej agresji, bezczelności, tego braku wychowania, ale to coś mówi, to jest jakiś komunikat, więc jeżeli widzisz, że to dziecko zachowuje się w taki sposób, to może powinieneś mu pomóc zamiast... Długo wchodzisz w książkę? Jak zaczynasz ją pisać, to do tego świata się wchodzi głęboko i długo? Research bardzo pomaga w wejściu w historię. A wychodzenie? Oj, wychodzenie różnie. Kilka tygodni zależy od historii. Myślę, że z tej, no tak z miesiąc to trwało, jeszcze żyłam życiem bohaterów, zastanawiałam się... Myślałam o nich, to potem te twarze nawet stają przed oczami. Budujesz sobie jakiś obraz i oni chodzą za tobą. Ale potem jest też tak, że kończysz i w tym momencie dzieje się taka magia. Ja to tak czuję. Ta książka już nie jest moja, ona należy do czytelników. I w tym momencie przestaje się przejmować krytyką, to co ktoś o tej książce mówi, bo mają prawo czytelnicy ją oceniać. I przestaje mieć znaczenie to, co ja myślę o tej książce. Bo to już jest dzieło oddane. Ono należy do wydawnictwa, do redakcji i do czytelników, a nie do mnie. I później ty masz czas na to, żeby myśleć o kolejnej? Oczywiście, bo robi się miejsce w głowie, jest głód pisania. Ja skończyłam tę książkę i miałam 3 tygodnie przerwy w pisaniu i napisałam do mojego redaktora, już koniec. Weźmy coś nowego, nowy projekt, bo ja potrzebuję tych emocji pisania. To jest trochę jak narkotyk. To piękne. A nie chcesz napisać o uzależnionych pisarkach?
To się kliknie. Nie, właśnie nie. Klikają się emocje związane z relacjami międzyludzkimi. Inne ciężko. Przynajmniej w literaturze obyczajowej, bo o tej cały czas mówimy, tak? Jak powinniśmy skończyć wywiad z tobą? Optymistycznym akcentem. Nie wiem, słuchajcie, mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia, że będzie was mocno uderzać, ale równocześnie, tak jak powiedziałam, że da nadzieję. I że rozbudzi was głód czytania dalej, no bo nie ukrywajmy, planuję dalsze kroki, jestem w trakcie pisania kolejnej powieści, więc to jest taki trochę tester. To jestem nowa ja, bo po wcześniejsze książki były trochę inne. Na Wysokim Niebie, które było moim debiutem, to była książka bardziej młodzieżowa, a teraz jest zupełnie nowa jakość i pomysł na siebie, także mam nadzieję, że to wypali. Danuta, piąta książka, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, przerwij mi 10, 11, 12. I cały czas praca w Go Forward. Jednak. Tylko ja cię nie widziałem tak nakręcone, jednak książki dają większą energię. Słuchaj, znamy się od prawie 5 lat, więc wiadomo, że emocje stopniowo... Wciąż ze mną rozmawia. To jest jak w dobrym związku, nie, tak? Dobrze, na początku oczywiście. Jest high, a później już są... proza życia jest. I między nami już jest proza życia. A pisanie to jest... optymistycznie na koniec. Bardzo dziękuję. Danuta Awolusi. Jarosław Kuźniar, będę mógł to obejrzeć gdzieś, tak? Oczywiście. Naprawdę? Nagrałaś to? Tak. Super. Będę cię mógł otagować. Mogła.